Także postanowiłem podjąć się karkołomnego wyzwania przejechania Goliata 50 razy, co zajmuje od 7 do 8 godzin, jeśli jedziesz naprawdę bardzo, bardzo szybko. Zanim jednak przejdziemy do właściwego tematu tego odcinka, chciałbym Was zaprosić na mój drugi kanał, gdzie dzisiaj opublikowałem ciekawy materiał o rysowaniu samochodów. Zerknijcie sobie koniecznie, bardzo, bardzo fajnie się to prezentuje. Więc zacząłem sobie robić wszystko na live'ie, łącznie 15 godzin. Ponad 15 godzin siedziałem przed komputerem, robiąc sobie oczywiście małe przerwy, żeby coś zjeść, żeby się zdrzemnąć. Raz się zdrzemnąłem w ciągu tych 15 godzin, trwało to 20 minut. Cały czas jeździłem, grałem w Forza Horizon 4, co było wyczerpujące, ale po tym wszystkim i tak dalej chciałem grać w tą grę i sobie ją na następny dzień uruchomiłem i chwilę pojeździłem, co jest szalone moim zdaniem. Sam wyścig trwał 7 godzin 50 minut i wyglądało to tak. Zobacz sam, jak gumy się skaczą tam i siam, bo gumy się cały świat już zna. Gumiś to fajny miś. Przez twe wloty powietrza, oszalałem. Zdjęcie na Insta Stories, bo nie wiem, nagram to jakoś czy coś, to jest wiekopomna chwila. Zobaczcie wszyscy, co tu się wydarzyło. Jechałem wyścig 7 godzin 50 minut 11 sekund. Stream trwa 15 godzin, a właściwie to stream trwa 15 godzin i 14 sekund, minut. Sekundy? To są sekundy? To są minuty. I zobaczymy, jakie nagrody wylosowały. O masakra. Oh shit! Widzieliście, ile tego wszystkiego tam było? Ja pierniczę. 5 milionów tylko, nie? I teraz się będą levele wbijały. Oh shit! Dobra, teraz będą się levele wbijały, to ja nie wiem, chyba idę herbatkę sobie zjeść, wypić. Będzie się tego wbijało dużo raczej. To oznacza, że będę miał dużo wheel spinów, które od razu się niestety losują chyba. What? 3 samochody, o co chodzi? Muszę coś zjeść, dobra, dalej. Gdzie to już wszystko? Mam 2 super wheel spiny, a tych mam 104.
145! 145 spinów, what? Jestem po prostu dowalony. Łącznie graliśmy od godziny 16.30. O 16.30 włączyłem streama poprzedniego dnia, a jest godzina no prawie 8 rano. Więc 15 godzin i 16 minut streamowałem, z czego 7 godzin i 50 minut jechałem sam wyścig. Także uważam, że mam prawo być zmęczony. O, shit! Mam 7 milionów kredytów tylko, więc to nie jest jakoś dużo. Ale właśnie najważniejsze są te willspiny, bo w nich może być bardzo dużo wszystkiego. A ciekawe, ile mam tych rzeczy. Patrzcie, tutaj ile mam tych punktów skilla. Mam 368 punktów tych skillowych do wykorzystania po tym wyścigu, a przed wyścigiem miałem chyba z 60 albo coś takiego. Ej, otworzymy sobie to wszystko później, bo ja autentycznie muszę spadać, nie? Jestem wykończony. Muszę odpocząć. Także na razie. Trzymajcie się.